Śladami naszych odpadów to tytuł konkursu, jaki firma Ecoland z Kraśnika zorganizowała dla kraśnickich uczniów. Uczniowie musieli obejrzeć film, a następnie odpowiedzieć na szereg pytań związanych z segregacją odpadów. Odpowiedzi na wszystkie pytania, i te bardziej trudne, i te mniej, padły podczas filmu. Wystarczyło tylko uważnie obejrzeć, aby bez problemu wypełnić ankietę. Było pytanie jakieś, na przykład jak segregować śmieci, jak segregować odpady inne od siebie, na przykład plastik od papieru albo metal od papieru. No i no chyba tyle, tylko pamiętam. Najważniejsze, aby zapamiętać i nauczyć się, jak segregować śmieci. Bo papier do niebieskiego, plastik, no i tam no sztuczne rzeczy, czy to do żółtego. Tego rzeczy no z jedzeniem to do brązowego, tego do zielonego rzucamy szkło, a do czarnych zmieszane. Powinniśmy się uczyć od dzieci, gdzie wyrzucać śmieci i jak je segregować, bo okazuje się, że młodsi wiedzą lepiej, co robi się ze śmieciami. Dorośli mają czasami z tym problem. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Ogromne ilości nadal leżą w różnych miejscach naszego miasta. Szkło, plastik, stare, niepotrzebne przedmioty wyrzucamy z premedytacją tuż przy drodze. To akurat jest ulica Graniczna. Ostatnia akcja sprzątania lasu pokazała także, jak ogromne ilości śmieci zostawiamy właśnie w lesie. Kilkadziesiąt worków z przeróżnymi przedmiotami zebrano w lesie na odcinku między Górką Saneczkową a ulicą Urzędowską. My jednak powróćmy do szkoły podstawowej numer 3, bo to właśnie ta placówka, dokładnie uczniowie tej szkoły, wygrali konkurs Śladami naszych odpadów. Konkurs dotyczył edukacji dzieci na temat, jak postępować z odpadami. Skierowany był do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta Kraśnik. Wzięło udział w nim około 1700 dzieci. Ponad 1000 ankiet zostało odesłanych. Polegał na tym, że szkoły otrzymały film edukacyjny na temat jak postępować z odpadami, jak segregować, jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Następnie została przeprowadzona ankieta z wiedzy dzieci na temat informacji zawartych w filmie. Odpowiedzi pozytywnych było zaskakująco dużo. Dzieci naprawdę mają ogromną wiedzę na temat postępowania z odpadami, co robić, jak robić. W nagrodę za największą ilość wypełnionych i wysłanych ankiet, prawidłowo wypełnionych, szkoła otrzymała ekostację, czyli tablicę, na której są wskazówki, jak segregować śmieci oraz pojemniki do segregowania odpadów. Na ścianie zamontowane jest także urządzenie do zgniatania plastikowych butelek. Edukacja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę od wszystkich nas zależy, jak będzie wyglądało nasze środowisko, nasze otoczenie, co robimy z odpadami, gdzie te odpady trafiają, czy one powstają, czy nie powstają. To zależy od każdego z nas. A dzieci są naprawdę bardzo wdzięczni, że tak powiem, materiałem do prac edukacyjnych. Bardzo szybko uczą się, rozumieją te zasady, są otwarci na różne propozycje. I no jedynie trzeba stosować różne formy tej edukacji, żeby jak najlepiej dotrzeć do dzieci. Najmłodsi wiedzą, dlaczego dbanie o środowisko, segregowanie śmieci jest tak ważne. To jest zdrowe dla planety i tak dla planety jest to zdrowe. Mniej śmieci będzie na planecie, oceany będą czystsze, świat będzie po prostu czystszy. Wniosek prosty. Dbajmy o naszą planetę. Najlepiej zaczynając od własnego podwórka. Na pewno jeszcze jest dużo do zrobienia w kwestii odpadów. Sami widzimy, spacerując nawet po mieście, po parku czy po lesie, to jednak widać, że te odpady trafiają w miejsca, gdzie nie powinny trafić, więc na pewno mamy jeszcze dużo pracy przed sobą. Ale jeśli wszyscy będziemy segregować nasze odpady, to po pierwsze będziemy mniej za nie płacić, a po drugie świat będzie czystszy.